kochani, dzień dobry, halo, halo. Stuku puku, kochani, jak się macie, czy się stawiacie? Witajcie w ten cudowny, słoneczny poniedziałek. Kasia jest już z nami. Witajcie, kochani, czekamy na Asię. Cześć Kati, cześć Pada, cześć Anibox. Witajcie, kochani. Witam wszystkich tych, którzy będą też odsłuchiwać w swoim czasie. Widzę, że jest Joanna. Cześć Marsie. Cześć kochana. Czekajcie, bo coś nie dodaje mi Asi naszej. A. Of course. Of course. Cześć kochanie. Of course. Of course. Zanim się tu połączyłam, to zobaczyłam, wiesz, bo mi się wyświetlała ta kółeczka na Instagramie. Storki, kółeczko, jestem stara, storki i zobaczyłam twoje nagranie z tej łąki i z tych pól i widzę taką sukienkę i taki taniec i takie dziwne, Boże, ja mówię, Boże, nie wiedziałam, że miałam tak pięknie tańczę, tak patrzę, z całą myślą, to jednak Maja. To Maja. Chociaż musicie wiedzieć, że Ewelina bardzo fajnie tańczy. Pojechałyśmy kiedyś na wakacje razem i któregoś dnia się zorientowałyśmy niestety za późno wobec całości długości wyjazdu, że tam jest taki klub, w którym można było tańczyć. I nawet mam takie wideo, które może kiedyś pokażemy, jak tańczymy, ale tego możecie nie wiedzieć o Ewelinie, ale ona tańczy, naprawdę. Ja kocham tańczyć, okej, okay. Ale nie tak jak Maja. Maja jak nam wczoraj zatańczyła na łące. A to było wczoraj? To było po prostu to jest jak patrzy się na ludzi, którzy są w swoim tym, to też jest dobry temat. In the zone, w tym swoim element też, tak się mówi czasami. No to jest to, kiedy jesteś w domu. I ona po prostu jak tańczy, to jest w domu, jest jak piękna ta Michelle, naprawdę. Nie mogliśmy się na nią napatrzeć. Wczoraj to światło, ta łąka, to wszystko było tak idealne. I ona w tej sukience, ja tam się obrócić męczyłam, żeby się okręcić po prostu. A ona na boso po tych krzakach. No coś pięknego po prostu. No. Pięknie. No, lądowaliśmy na planecie Ziemia wczoraj. Dosłownie. 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 Ja tylko ci powiem, że ja tak jak to myślałam o tej scenie, to tak mówiłam z Kasią i z Maćkiem, tym naszym reżyserem, że no najlepiej to by było drzwi na łące mieć, nie? Po prostu na środku łąki drzwi. A ja mówię, no ale skąd my chyba weźmiemy drzwi na środku łąki, nie? I później Maciek przyprowadził operatora i rozmawiałam o różnych tam scenach, to on mówi, ale ja mam drzwi, możemy postawić drzwi na środku łąki. A my tak poszliśmy na niego. Ale takie, że się otwierają? Nie, no mam wszystko, ona się otworzy, na środku łąki. No dobrze, idziemy do tematu. Idziemy do tematu, tylko dla tych z was, którzy jeszcze w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Ewelina w październiku robi wspaniałą rzecz. Nawet właśnie wszyscy, jak widzę, wrzucają opowieści, to tak się robimy taki bukiet słów właściwie, co to jest. Że to jest takie spotkanie, to jest takie przeżycie, to jest takie doświadczenie. A propos naszego ten, logowanie się do hotelu, takie experience, co to było? Procedure. Pojechaliśmy na wakacje. Dzisiaj chyba taki live. Pojechaliśmy na wakacje i kobieta używała cały czas słowa procedura. Taka procedura. Później musimy przejść taką procedurę. I to było tak śmieszne, tak nie pasowało, bo po prostu jesteś na wakacje. Procedura, procedura. I później się okazało, że tam wiele procedur było. Tak. Dziękuję, że wprowadzasz didaskalia. Ale ja zaraz pójdziemy naprawdę do tematu, bo wbrew pozorom mamy temat. Tak. To jest taka procedura na razie. Sorry. Że musicie sobie zarezerwować miejsce w październiku na właśnie to experience, taką duchową procedurę do przejścia, budzenia w swojej wewnętrznej w ogóle wszystkiego. Więc to o tym rozmawiamy, że Ewelina teraz przygotowuje taką część, nie chcę powiedzieć towarzyszącą, bo ona jest tak samo ważna jak ta główna, ale taka uzupełniająca. I kiedy to jest, powiedz, i gdzie można kupić bilet? 25 października. W Teatrze Polskim i bilet można u mnie na stronie kupić w zakładce Staw się.
staw się, tak, bo to się nazywa staw się do życia. A myślałam, że może stawiam się. Tak, i to jest takie, fajnie to powiedziałaś, prowadzę procedurę, już zapomniałam, będę musiała sobie to jak to. Będę musiała sobie to spisać, bo to były dobre słowa. Tak, ale jest to taka podróż. Chcę zabrać nas w podróż, ona będzie takim czymś, co ja bym chciała, żeby dotknęło każdego naszego zmysłu, łącznie z tym takim szóstym właśnie zmysłem naszej duszy, intuicji, wewnętrznego głosu, ale ona będzie i wizualna, i głosowa, i po prostu tam będzie się działo. Tak, dziękuję, że wspominasz o tym. No, temat nasz, kochanie, ja naprawdę zapomniałam, jaki jest nasz temat przez to wszystko, przez tą procedurę. Ja pamiętam, bo mam taką procedurę w głowie. Słuchajcie, tematem naszym, kiedyś znowu zrobimy takie, taką podprowadzkę. Dzisiaj jest chyba taki live o podprowadzkę, że siedzimy, albo nie, to było chyba, mam dwa wspomnienia, nie wiem, które nas do tego doprowadziły, ale oba są trochę o tym, że rozmawiałyśmy o chyba jakimś wydarzeniu, czy jakiejś rozmowie z kimś, chyba tak to było. I Ewy, już znowu tak mam to, że nie pamiętam, która z nas to powiedziała, ale że to wydarzenie dla jednej z nas było takie bardzo jakieś poruszające, i że tak, wiecie, skrobie takie miejsce, które nas boli, i że w ogóle, że nas triggeruje. Pamiętacie, jest taki live, triggeruje, inspiruje, że nas tak wywala z takiego właśnie, z takiego procedure, z takiego, wiecie, takiej naszego pionu. I któraś z nas, ta druga, powiedziała, że to ciekawe, bo mnie to w ogóle nie porusza. W sensie to dla mnie akurat nie jest żadne triggerujące miejsce. I wtedy doszłyśmy do wniosku, trochę to jest odkrywcze, a trochę nie. To jest takie bardziej przypominawcze, że to samo zdarzenie, jak będziecie ze sobą rozmawiać, albo kogoś słuchać, albo wy będziecie komuś opowiadać, dla was będzie po prostu wywalało w kosmos, a dla kogoś innego w ogóle będzie, wiecie, gładkie, w sensie jak opowieść o przepisie na sernik, że to w ogóle nic tej drugiej osobie nie zrobi. I to jest nasz temat na dziś, że ponieważ mamy rany w różnych miejscach, to ta sama sytuacja może kogoś totalnie wywalać, a dla innego, dla innej osoby będzie w ogóle po prostu opowieścią o przepisie na sernik. Tak, to jest w ogóle naprawdę porównanie, że przypowieścią o przepisie na sernik. Tak, tak. I my mamy dużo takich momentów, jak często, i w ogóle znowu to jest taki temat obecny, często w tych naszych intymnych relacjach, wiecie, z tym naszym partnerem czy partnerką, mężem, żoną, albo nawet rodzicami, no bo dziećmi, gdzie po prostu ktoś coś będzie robił i ty będziesz mówić mu, o jejku, to w ogóle mnie boli, jak tak mówisz, jak tak stoisz, jak tak patrzysz, albo jak czegoś nie mówisz, i to jeździ po tej mojej ranie właśnie, to mnie zaczepia, to mnie triggeruje. A po tej drugiej stronie, przez to, że ta osoba w ogóle nie ma tam rany, to nie ma do końca tak kontaktu i nie będzie rozumiała często, że ona nam to robi, albo że ona jest obok. Jesteśmy w jakiejś sytuacji i mówimy, Boże, ten ktoś coś zrobił, coś powiedział, albo to mi się przydarzyło w pracy, to się wydarzyło i to mnie tak boli. I często znowu ten ktoś, kto będzie obok, mówił, to powie, kochanie, dlaczego ty się przejmujesz w ogóle? Ale dla nas to jest tak, jakby ktoś sypał z solą, po prostu szklankę soli wysypał na sól, a dla tego drugiego człowieka to jest jak ten przepis na sernik. To jest bardzo, bardzo trafne powiedzenie i porównanie. I znowu pierwsza taka rzecz to zdać sobie sprawę z tego, tak w dwie strony, że jak nas to tak mocno boli, to znaczy, że tam jest pewnie jakaś rana pod spodem. Że jak często mamy, to jest takie przypominające, jak powiedziałaś, bo my już w wielu live'ach o tym mówiłyśmy, że jak mamy takie reakcje, które się wydają nieadekwatne do sytuacji, to one są adekwatne do rany. O tak. To dobre. No, to było dobre. Powiedz. Ja to muszę, nie mogę zapisać wam to na telefonie, ale to jest, jeszcze raz powiedz. Brené Brown w swoich podcastach, jak gość coś powie takiego, wiesz, takiego po prostu powerful, to on mówi stop. It's good for a hashtag. No to jeszcze raz. To jest dobry hashtag, daj mi. Jak mamy zachowanie nieadekwatne do sytuacji, to jest zachowanie adekwatne do rany. That's a mic drop. Ale to jest to. A często nasza reakcja jest taka, no co ze mną jest nie tak, dlaczego ja tak mam? Albo reakcja, bo czasami my już będziemy wiedzieć, bo tu mam rany, ale nie będziemy może się wstydzili, nie wiedzieli, nie rozumieli. To jest tak,
My z Asią, czy też ja mam tak ze swoim Łukaszem, to pewnie też masz z Marcinem, że ja to jak ja od razu mówię do Łukasza. No i to jest moja rana. Tu. I on już wie, on już tak się nauczył, że później on sam już mówi, a tu jest moja rana. I my już tak się nauczyliśmy rozmawiać, ale to nie było na początku tak z nikim. Z Asią to my w ogóle właśnie siedzimy. To może być, my mieliśmy taką śmieszną historię, w sumie to nie było o ranie, ale było o innym widzeniu. I wiesz, jaką historię chcę opowiedzieć, chyba czy nie? Wiem, no. Which I said, what I said. Ja pokazuję Asi. Jest już może druga w nocy, siedzimy. To już jest etap, gdzie oglądamy głupotki i pokazujemy, co która tam zachowała sobie. Wiecie, TikToczki, pieski, TikToczki, pieski. Ja jej pokazuję taką raperkę, która przyjechała do Polski i tam była na scenie w Gdyni czy w Gdańsku na tym openerze. I ona wychodzi na scenę i śpiewa. I cały tłum z nią śpiewa. I ja wzruszona do łez mówię, patrz kochanie, specjalnie sobie tą rolkę zachowałam, żeby ci pokazać, jak ten tłum, jak ta młodzież polska po prostu rapuje, wiesz, oni mają w ogóle inną bazę, oni znają angielski, zobacz, oni znają każde słowo. Ja mam łzy w oczach w ogóle, nie? Bo to jest w takim kontekście, tylko tak. Dodam, bo to jest ważne, co ty powiedziałaś, że to jest w takim kontekście, że wiecie, że to zabrzmi bardzo staro, ale że my musiałyśmy włożyć bardzo dużo wysiłku, żeby tego angielskiego się albo na żywca szybko uczyć, tak. Albo po prostu uczyć i uczyć i uczyć, a że teraz dostępność przez to, że mamy internet, wiecie, po prostu TikToki, stroki i w ogóle, tak. Że po prostu, że to jest wzruszające, że dla wielu osób to nie jest aż taki wysiłek, bo dostępność narzędzi jest dużo, dużo, aplikacje do języków i tak dalej. I właśnie Belina mówi, i to wiecie, pokazano jest na festiwalu, jakby przekrój cały wiekowy oczywiście, ale jest sporo młodzieży. I Belina właśnie jakby tak z takim poruszeniem, że ktoś ma łatwiej, że to jest takie już teraz fajne. Tak, że oni w ogóle inne życie będą mieli. Zobacz, po prostu patrz, w ogóle, że to jest koncert, jakaś raperka przyjechała, to... A Asia patrzy na mnie i na to wideo i po prostu chyba nie rozumie mojego wzruszenia, bo ta raperka wyszła, nie mogę sobie przypomnieć, ona doczekać się nazywa chyba, ona wyszła i miała po prostu, w ogóle nie była ubrana generalnie, tylko miała takie cztery paski po prostu, dwa paski zamiast majtek i coś tutaj a la stanik, ale też nie do końca. Paseczki, tak. Słuchajcie, cztery paseczki na krzyż. Tak, tak. I Asia, co ty powiedziałeś, bo ja nie pamiętam. Wtedy? No. Ja mówię, ja tak patrzę, słyszę, że dochodzą jej głosy, jak Ewelina tak się wzrusza, widzę, na, wiecie, szklą jej się oczy. A ja mówię, kurwa, ty na co zwracasz uwagę? W sensie, to jest ta pierwsza rzecz, którą widzisz? W sensie, ty nie widzisz, że ona jest naga? W sensie, po prostu, że ja wiecie, naprawdę, w sensie, że ja słyszę te słowa przychodzą, a ja mam po prostu obraz tej dziewczyny, która chodzi po scenie, setki tysięcy ludzi na nią patrzą. A ona rozegrana w ogóle. A ja w ogóle tego nie widzę. I Asia do mnie mówi, bo my nieraz słyszałam, że na spektaklach mówi, tak, rozumiem, że właśnie ty nie masz problemu z zazdrością, to nie jest twoja rana generalnie. Ja mówię, a bo ja mówię, wiesz co, ja na przykład Łukaszowi swojemu pokazywałam to wideo, i on też nie rozumiał mojego wzruszenia i tylko patrzył się tak na to wideo. A ja oczywiście mówię, że on znowu nie reaguje, bo on nigdy nie reaguje tak, jak ja, bo jestem bardzo reaktywna. Nie słucha. Tak, on nie słucha, on nie rozumie tych moich emocji. I Asia mówi, wiesz, on może patrzył na to, że ona jest tu kompletnie rozebrana, a ja, a może dlatego ja na koniec tego filmiku mówię do niego, patrz, jak ona dziwnie ubrana, nie? A on mówi do mnie, chyba raczej nie ubrana, kochanie. Z taką mi on wie, a to o to mu chodzi. No bo on się w ogóle nie wzruszał ze mną. Na te... I to jest to. To jest tak, jakby ktoś miał rany, wiecie, jakąś taką ranę. I mu pokazał, na przykład, tak później się ryłyśmy, nie? Że jak ktoś by miał ranę i chłopak przychodzi, nie? Zamiast dziewczyny, że zamiast mnie to chłopak przychodzi, patrz kochanie na tą polską młodzież i pokazuje taką Doja Cat, nie? Dla kogoś, kto pod spodem ma ranę na przykład zazdrości albo zdrady i pokazuje, to przecież by taka kobieta nawet nie uwierzyła, że on chce jej pokazać polską młodzież, która śpiewa rap po angielsku, gdzie ta po prostu ma cztery paski na dupie, nie? A ja mówię, a ja naprawdę poruszam. I my nie mogliśmy przestać tego oglądać, nie mogliśmy przestać. I ja pokazuję, a się każdy moment znam tego wideo.
patrz, tu oni będą śpiewać, patrz, teraz ona im mikrofon da. Ja to oglądałam z 10, a gdzie? Z 30 razy, wzruszona. Ja przez ułamek sekundy myślałam, że ty jaja robisz. Tak. W sensie, że ty, wiecie, bo to było nawet zabawne, nie? Że pokazuje mi nawet nie pół nagą kobietę, tylko 10% ciała miała zakryte. A ty mi opowiadasz tą historię o wolnej Polsce, która ma dostęp do po prostu narzędzi i jest takie multikulti. Ja myślę, że zaraz ona złamie, wiecie, bo czasem się robi taki żart, że tak, podprowadzasz jakąś historię, mam tak to łamie. A ona nie, ona dalej. I mówi, zobacz mi jeszcze raz. A ja mówię, no pierdolnięta w ogóle. Ale na to zwracasz uwagę. Ale widzisz, aż patrz, teraz ona mikrofon da, widzisz? A Asia tak się patrzy, mówi, nie wierzę. Mówię, a to pewnie dlatego Łukasz ze mną tego nie przeżywał. Już myślałam, że on naprawdę nie przeżywa w ogóle ze mną tych rzeczy. W ogóle się nie wzruszył, tylko tak patrzył. Tylko teraz nie taka mała dygres. I ty pokazujesz to Łukaszowi. Opowiadałam mu później drugą wersję. Tak, opowiadałam mu. Ale dalej tak, nie śmiem się też z tego, z czego my się śmiałaś generalnie. I wiecie, i najśmieszniejsze jest to, czy jeszcze śmieszniejsze jest to, może nie najśmieszniejsze, że ta raperka ma taką piosenkę, w której tekst tej piosenki, ten wers, który mi Ewelina też pokazywała, jest Bitch, I said what I said. I to słowa w ogóle jakieś wyzywania przekleństwa, a ja dalej poruszona do łez. Nie? Ja w swoim świecie. To też pokazuje, jak każdy ma swój świat, kochani, wiecie. I że czasami ktoś naprawdę nam przyjdzie i powie, nie, ale słuchaj, mi chodziło o to. A my, przez to, że mamy tego śrana, to będzie jak ty możesz, jak coś tam. Nie? Tak, no. Tak. I że wiecie, i to też jest, bo ta rana, wiecie, może zadziałać w taki sposób, że nie wiem, idziemy do kina, jedno z nas chciało iść do kina, bo słyszałyśmy, że ten film porusza, widziałyśmy trailer i w ogóle, wiecie, serce nam już po prostu wyskakuje z klatki. A wychodzimy z tą drugą osobą, która mówi, no okej, ale nie jakoś tak. I to nas może nawet triggerować. Wiecie, że ta różnica w poruszeniu, kiedy to w ogóle czymś zewnętrznym, jakby, że ten punkt odbicia jest czymś zewnętrznym. To znaczy, to nie jest to, co się dzieje między nami. Czyli nie jest tak, że Ewelina coś powie, czy ten ktoś coś powie, czy ta koleżanka, przyjaciółka, chłopak, mąż, coś powie, nas triggeruje. Tylko idziemy na coś bezpiecznie zewnętrznego, nie? Do kina, oglądamy koncert, różne rzeczy. I nawet ta amplituda poruszenia w oparciu o coś zewnętrznego może też nas triggerować. A, ty nie widzisz, nie rozumiesz, nie wiesz, jak to jest. No nie wie, bo to miejsce, w którym ląduje ta opowieść, w ogóle, wiecie, jest zasklepione, w ogóle nawet nie czuje, nie? To jest tak, jak czasem mamy zranioną skórę albo zdartą skórę i powiew wiatru i ten wiatr potrafi nas zaboleć, a w drugiej osobie w ogóle nie poczuje, no bo ma, wiecie, ma jakby właśnie taką pełną skórę, która w ogóle nie daje informacji o tym, że coś jest tam bolesnego, więc to nie tylko mogą być jakieś rzeczy takie w środku, w rozmowie, w zdarzeniach, ale to też mogą być zupełnie jakby bezpieczne obiekty i wtedy łatwo pójść w taką myśl, a nie wiem, ona nie jest jakaś wrażliwa, albo coś z nią nie tak, albo że coś ze mną nie tak, nie? Skoro to mnie tak porusza, a te osoby w ogóle nie, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. Więc to też do takiej obserwacji i pamiętania, że kogoś ma prawo to nie poruszać, nie? Że albo w ogóle, i to też jest ciekawe, że ten sam koncert, czy ten sam film może poruszyć w różny sposób. Może zawiesić kogoś na, jakby moim pierwszą taką jakby go-to było tak zobaczenie, że ona w ogóle, wiecie, chodzi po tej scenie rozebrana. I nawet tu może być różny trigger, bo dla kogoś może być to jakby taki, nie wiem, aspekt pobudzenia seksualnego, jak się patrzy na tą osobę. A dla mnie to skupiło moją uwagę dlatego, że a propos mojej rany, a propos relacji z ciałem, że myślę sobie, co by się musiało stać, żebym ja miała taką swobodę poruszania się przed, wiecie, po prostu gromadą ludzi, zupełnie właściwie nieubrana, nie? Nie to, że mam takie jakieś plany, ale tak sobie... Bitch, I said what I said. Ale, że kolejne to było... warsztaty uczone. Paradujemy po prostu. Jest like, bitch. Więc
Wiecie, tam jest znowu cała kraina, nie? Co porusza, dlaczego porusza, a nawet jak porusza, to powód, dla którego porusza, może być zupełnie, zupełnie inny. Tak, i tu tak. rozmawiamy o takim, to może Nie, teraz nie, mów. się znam Nie, sam. tu rozmawiamy o takim, dokończ. Bo mi się przypomniała jeszcze inna historia, że ja z kolei mam taką ranę w takim miejscu, że ja jestem z tego, my jesteśmy z tego pokolenia, dzieci ryby głosu nie mają, w ogóle co ty wiesz, w ogóle nie odzywaj się, jak dorośniesz, to będziesz miała swoje zdanie i tak dalej. No i ja przez jakiś czas bardzo w to uwierzyłam i to jakby, wiecie, w dzieciństwie jest tak, że jak coś uwierzamy, to dlatego, że nam się to sprawdza. To znaczy jest jakaś reguła, właśnie dzieci ryby głosu nie mają, więc nie ma sensu się odzywać, bo dostaniesz, nie że fizycznie, ale takiego, Asia, to jest rozmowa dla dorosłych, nie? Na przykład coś takiego. No ja wyrosłam w takim przekonaniu, że moje zdanie nie ma jakoś wartości, nie? Nic nie wnosi. Więc się nauczyłam zajebiście słuchać. I to się w ogóle stało moim zawodem, nie? I to jest a propos tych momentów kształtujących w dzieciństwie, że nasze rany też mogą przyczynić się do tego, że wyszlifujemy umiejętność tak, że ona się staje potem takim zasobem, że w ogóle z niego, wiecie, się utrzymujemy i żyjemy. Więc słuchanie dla mnie jest w ogóle, ja mogę z zamkniętymi oczami w ogóle w trzecim pokoju siedzieć obok i ja słyszę, w sensie ja słyszę, słucham, super to umiem. Ale jest mi bardzo trudno, może nie bardzo, już teraz tylko trudno, w zawodowych kontekstach nie, ale w prywatnych kontekstach jakby, nie wiem, wyrazić swoją opinię albo powiedzieć jakąś historię i opowiadając ją, i to też między nami jest często, opowiadając ją, nie przyspieszać, żeby nie zajmować miejsca. I jakby na mnie czasem, właśnie nawet teraz, ja mówię, co ty już powiesz teraz, ja może za długo mówię. A ty mówisz, nie, powiedz. I ja mam taką ranę, która jest taka sytuacja, jesteśmy gdzieś tam ze znajomymi i ludzie jakby wiecie, nie wiem, czy siedzimy, czy stoimy, już nie pamiętam, ale ludzie opowiadają jakieś coś swoje. I to było parę lat temu. Jedna z tych osób mnie pyta, a ty jak, Asia, co myślisz? Ja tak, nie? Bo ja już w tym trybie słucham, nawiguję, nie? Łączę. Co ja myślę? No i zaczynam opowiadać, co ja myślę. I słyszę, jak przyspieszam tempo opowiadania o tym, co ja myślę, bo mam takie spodziewanie i to jest ta rana, wiecie, już się włącza automat. Mam, wiecie, 30 par lat, a mimo to włącza się ta, wiecie, 8-latka, która wie, że zaraz powie ktoś, dobra, to nieważne teraz, nieważne, albo nie teraz, albo nie o tym, albo w ogóle, co ty wiesz. I to jest dla mnie, za każdym razem mnie porusza, ale w takim sensie właśnie nie wywala i w ogóle, wiecie, z tym jakiejś złości, tylko mnie porusza za każdym razem, jak ktoś powie, a ty co myślisz, a ty jak czujesz, a ty Asia, nie wiem, jakby, a ty jak tego doświadczasz, że ja po prostu mi to za każdym razem wzrusza, nie? I dlatego, a dla kogoś to może być tak oczywiste, że się włącza do rozmowy i że w ogóle jak się go, nawet nie pytanie, czy nie pytanie o zdanie, też się włącza w ten bukiet historii. Więc te rany mogą jakby owocować różnymi, wiecie, efektami z różnych powodów. To jest bardzo psychologiczne zdanie, bardzo głębokie. Wiecie, te rany z różnych powodów mogą powodować, znaczy mogą wywoływać różne reakcje. Bardzo takie głębokie. Tak, tak. I tak jak powiedziałaś, właśnie wracając do tego naszego tematu, że u nas to może to wywoływać, a u kogoś kompletnie nie, tak jak powiedziałaś, że ty możesz stać się stresować tym, a ktoś zapytany obok się nie zamknie w ogóle przez 10 minut albo 15, będzie ci mówiło, słuchaj, ja to uważam tak i tak i tak i tak i tak. I często jak ta osoba znowu nie ma tej rany, ja mam też taką historię, też już ją wiele razy opowiadałam, ja też miałam taką bardzo dużą ranę, że bałam się mieć swoje zdanie, ja nie wiedziałam, że mam tę ranę. I ja tak wyczuwałam, kto co lubi, kto co ten i po prostu ja tak się przyklejałam do tego, dopasowywałam. I ja, historii z tym związane, tam miliony, ale jedną, która mi przypomina tak to, co ty opowiadasz, kochanie, to jest, ja byłam kiedyś w sklepie w Utah, mieszkałam wtedy, u przyjaciela swojego Stevena i poszliśmy razem do sklepu na zakupy. I on mówi, Ewelina, słuchaj, weź ty, idź ryż weź, a ja wezmę tam, pójdę po warzywa, nie? I ja stoję, wiecie, no to już było z 9 lat temu, ale stoję przed półką ryżu, w Ameryce, jak mówię, cała półka tego ryżu. I po prostu boję się wziąć ten ryż, nie? Stoję i nie wiem, który. I po prostu mam panikę, bo który ryż będzie smakował nie kochani, tylko Stevenowi w ogóle i jego bratu.
No i nie wiem, ile tam stałam, ale chyba długo, bo on wraca z całym koszykiem w ogóle rzeczy i tak on podchodzi i tak mówi: a co ty tak stoisz, jakbyś się ryżu bała wybrać, nie? I decyzji podjąć. I po prostu nawet nie patrzy, bierze jakiś ryż, rzuca, mówi: chodź, idziemy, szkoda czasu, nie? Ale tak stoję i mówię. I ja wtedy zdałam sobie sprawę, bo ja nie wiedziałam jeszcze, jak się bałam tego ryżu wybrać, że ja się boję go wybrać, tylko stałam po prostu w katatonii. A on tak: a co tak stoisz, jakbyś się ryżu bała wybrać i decyzji podjąć? Wziął ryż i poszedł. A ja mówię: Jezus Maria. I to były takie prześwity, gdzie ja zdawałam sobie sprawę z tego, że ja naprawdę boję się ryżu wybrać. Nie? A dla niego w ogóle to nie ma. On miał wywalone, czy jemu będzie smak. Ryż to ryż, idziemy. I to są niby takie głupotki, ale to jest. To jest takie zachowanie nieadekwatne do sytuacji, ale ono jest adekwatne do rany, że ja gdzieś odrzucona te wiele lat temu na tą ulicę, później bałam się mieć swoje zdanie i chciałam zawsze być dopasowana, żeby już na tej ulicy nie wylądować. A tu jestem w dodatku u kogoś, kto mnie wziął do siebie, ja mieszkałam wtedy u niego w piwnicy notabene, ale ładnej takiej, i pieliłam grządki, bo nie miałam pieniędzy na czynsz. No i nie chciałam, żeby mnie, nie daj Boże, nie taki ryż kupię i mnie jeszcze wyrzuci z tej piwnicy na ulicę, tak? Oczywiście świadomie w ogóle nie miałam tych myśli, ale te zachowania są często pod spodem i nawet nie wiesz, dlaczego tak masz. No. A ktoś obok w ogóle nie będzie wiedział, o co ci chodzi. No, ale to jest bardzo, bo ja pociągnę tą historię dalej, chociaż jakby pociągnę ją w służbie tej rozmowy, a nie dlatego, że tak się wydarzyło. Bo teraz wyobraź sobie, że osoba w naszym w życiu, która nas wysyła po ten ryż, przychodzi i się na nas wkurza. No co ty tu stoisz? Jezu, co za problem? Jezu, ty masz ze wszystkim problem, nie? Że albo my tak możemy na kogoś zareagować. Ktoś stoi w kuchni i 30 razy nas pyta, a gdzie wlać, a co zrobić, a który wziąć. I może dlatego, że nie wiem, pierwszy raz w życiu gotuje, a może dlatego, że ma doświadczenia, że zawsze było źle. Że zły garnek, że jest za mało wody, że nie ta proporcja, nie? I na przykład możemy wyjść z toksycznej relacji, wchodzimy w kolejną relację i na samo pytanie tej osoby, nie wiem, weź garnek, nas już może, wiecie, paraliżować. Który garnek? Dlaczego ten garnek? Bo się boimy, bo antycypujemy, że zaraz po prostu będzie jakaś aferka. Więc to też dobrze jest po pierwsze wiedzieć o tym, że my tak możemy mieć, ale też mieć taką, wiecie, dodatkową świadomość na kogoś, czy jak jesteście nauczycielami, nauczycielkami, może to jest oczywiste, nie? Ale że te dzieci, czy nastolatki, czy studenci, studentki też mają różnych rodziców, też mają różnych nauczycieli wcześniej, więc to, że ktoś się nie odzywa na spotkaniu firmowym, jak przyjmujecie nową osobę do zespołu i ktoś się nie odzywa, to nie znaczy, że nie jest zaangażowany czy zaangażowana, tylko może poprzedniego szefa, szefową miał taką, że jak się zgłosiła z pytaniem, to nie wiesz, przecież jesteś tu już miesiąc, powinnaś wiedzieć. Więc żeby mieć, wiecie, takie zaplecze z tyłu, że powód, dla którego ktoś coś robi, może być właśnie, choć nieadekwatny do sytuacji, ale adekwatny do rady. Boże, jakie to jest dobre hasło. Ale naprawdę, będzie jeszcze jakiś dobry live. Pewnie, ale w ogóle to tam jest świat podwodny, czuję. Tak, dokładnie. I to, no to jest, no tak. No, ja pamiętam też taką, znowu tych historii jest miliony, ale chyba tutaj też opowiadam, mam przyjaciela Jacka takiego, który do mnie przyjechał kiedyś do Portugalii, ja sama już tam byłam w tej Portugalii i wyrwało mi taki namiot przypinany do przyczepy, bo tam huragan był, no i ja próbuję to przybić i on mówi, ja ci pomogę, a ja mu zabieram te wszystkie, ja mówię, dobra, Jack, ja sobie sama to przybiję, nie, no i on tam coś... próbuję przybić, ale jak się nie mieszka w przyczepie, to tak trochę nie ogarniasz tego, a jak ja już trzeci rok tam siedzę w tym lesie, to już trochę tak wiedziałam. I ja mu zabieram tą rzecz, ja mówię, dobra, Jack, ja sobie to zrobię. I tak. I ja siedzę w takiej i tak muszę wszystko sama, wszystko jest na mojej głowie, zawsze sama, jak mnie nie pomaga, nie? Więc ja idę, dobra, ja sobie sama to zrobię, sobie sama. A on w pewnym momencie do mnie mówi, znowu, bo to jest też, on jest taki, on jest do rozmowy bardzo chętny, mówi, wiesz co, kochana, odgrywasz mi tutaj taką ranę. Przypomina mi się mój ojciec, który po prostu nieważne, czego ja dotknąłem i nieważne, jak to zrobiłem, to zawsze było źle. Zawsze było źle. I ty teraz, ja to próbuję ci wbić jakimś tam śledzie, a ty mi go zabierasz, może nie, i poprawiasz po mnie i mi po prostu się przypomina ten dom, kiedy nieważne co, oni już mnie, a dobra, ja, ty i tak to źle zrobisz, nie? A ja mówię, a mi się przypomina dom, że ja muszę sama robić, nie? Bo wszystko sama robiłam. Ja mówię, dobra, wiesz co, to ja sobie usiądę, a ty pobijaj śledź, nie? Poleczymy swoje rany. Ale co, fajnie jest mieć tą umiejętność takiej rozmowy, wychwytywania tych momentów, że tam jest coś pod spodem zazwyczaj. Tak. To mogą być takie rzeczy, że nie wiem, ja mam z taką moją przyjaciółką, że ja się przejmuję, na przykład ja kiedyś się bardzo bałam, a ojejku, jak ktoś coś zrobi, jak się obrazi, to ja tak chodziłam na palcach, ona mówi,
co ty w ogóle bierzesz do głowy, co kto po... Bo ona w ogóle nie miała tam rany, nie? A ja kiedyś bardzo, to była moja najgrubsza ściana w piwnicy, co powiedzą inni. I ona mówi, przestań, w ogóle mam wywalone. Ale na przykład, nie wiem, ona gdzieś sama pojechać, to nie, ja sama w ogóle nie. Mówię, co ty w ogóle, jedź, eksploruj. Nie, i znowu, i to jest takie, chodź tam, zajrzymy głębiej, co tam jest w tym świecie podwodnym. No, no. O Jezu, no, a przypomina mi się, jak to mówisz o tym namiocie i właśnie jak ten huragan, że ja miałam taką część swojego życia, kiedy jeździłam do Brenę na takie zjazdy, co roku robiliśmy, znaczy ona robiła, takich osób, które prowadziły warsztaty w jej modelu. Ona ma dwie siostry bliźniaczki, w sensie te dziewczyny są bliźniaczkami, są młodsze od niej. I które jakoś tam wieczoru jakoś, wiecie, siedzimy, gdzieś coś tam gadamy i rozmawiamy o takim koncepcie, który się nazywa Shitty First Draft, czyli taki gówniany pierwszy szkic, czyli taka historyjka, którą sobie szybko tam szkicujemy, która nam pasuje jakoś do rzeczywistości, właśnie tak, ja sama, znowu sama, po prostu nikt mi nie pomoże i w ogóle, no bo jesteśmy, bo już tyle razy słyszeliśmy tą historię, że ją sobie po prostu odtwarzamy. I coś rozmawialiśmy właśnie o przykładach, kto jak się wkręca, jakby sobie tą historyjkę szkicuje i jedna z osób opowiada, że jedna z tych sióstr opowiada, że czasem z Brenny mają, że za co też kocham Brenę, to jest to, że ona też opowiada ze swojego życia historię, że te wszystkie grawitacje, które działają na nas, na ludzi, na nią też działają. To, że ona je odkrywa i opisuje, nie zmienia faktu, że ona też, wiecie, wpada w te same pułapki. I one mają takie powiedzenie, jak właśnie która z nich się tam wkręca w ten szkic, że jak to było do Brenna, było takie: Brenna, ja chętnie zagram w twoim filmie, tylko powiedz mi, jaką mam rolę. że ja będę uczestniczyć w tym scenariuszu, tylko powiedz, jestem tą, która nie potrafi, czy jestem tą, która się wkurza, czy jestem tą, za którą trzeba wszystko robić. Wiecie, że mamy takie po prostu scenariusze filmowe, które mamy rozpisane przez życie i te osoby, z którymi funkcjonujemy, one też, my sobie trochę wybieramy tak te osoby, żeby nam pasowały do tego filmu. I to jest też dobry temat na live'a, nie? Jak sobie ten scenariusz filmowy tutaj kręcimy, że wybieramy sobie osoby, które nas będą może właśnie jakby triggerować, czy skrobać po tej ranie, bo mamy taką nadzieję, że ją wreszcie zaleczymy, nie? Albo że tylko ból znamy, więc sobie wybieramy takie osoby, które będą nam tam, wiecie, nie wiem, komentować, albo cały czas, nie wiem, doradzać, albo cały czas zabierać przestrzeń, albo tam różne rzeczy, więc to też jest taka niewygodna myśl, żeby sobie poprzyglądać się, wiecie, temu naszemu życiu, czy ja przypadkiem nie wybieram sobie takich osób, które smyrają mi po tej ranie, bo to znam. Tak. I często tak jest, to też jest dobry temat na live, to jest taki głęboki temat, gdzie jakim cudem te osoby w naszym życiu bliskie często dłubią nam w ranach najbardziej. No. Dlaczego one się tu znalazły, dlaczego one to robią? Przecież obiecałam sobie, że nigdy sobie na to nie pozwolę, albo ja tak nie chcę, albo od dziecka tego nie chciałam, to dlaczego teraz to się dzieje? No. I jak podejść do tego, żeby nie wpadać w takie poczucie, to moja wina, co ze mną jest nie tak, albo co z nimi jest nie tak, tylko bardziej dlaczego to się dzieje, chcę wiedzieć i co mogę z tym zrobić, nie? To jest tak. Super, super. Tak. No. Ale począteczkiem jest takie rozpoznawanie tych swoich ran i rozpoznawanie ran naszych bliskich i naprawdę patrzenie, nie ocenianie tego, nie gardzenie tym, tylko taka ciekawość, delikatność, chęć dowiedzenia się, co jest pod spodem. I pamiętanie, że ta reakcja jest adekwatna, tylko właśnie nie, może nie do sytuacji, ale na pewno do jakiejś rany i ja chcę się dowiedzieć do jakiej. To jest niesamowite narzędzie. To w ogóle zmienia i stosunek do siebie, bo wtedy jesteśmy łagodniejsi do siebie, ale też stosunek do naszych bliskich, albo czasami do nieznanych takich ludzi, nie gdzieś mijanych, którzy się zachowują w jakiś dziwny sposób i my wchodzimy w te takie, nie rozumiem, jak tak można. I to daje takie przyzwolenie, nie rozumiem, ale wiem, że tak można i rozumiem, że tam jest coś pod spodem. Mm-hmm. To daje, naprawdę to daje takie głębsze zrozumienie. Tak. Amen. Amen. No. Bitch, I said what I said. może Ewcia wrzucisz ten filmik, co? Ten w storkę? Oznacza cię? Ten wzruszający? O polskiej młodzieży? Tak. Wrzuc. Ten sobie jak jest taką polską młodzieżą, wbadającą językiem w sposób znamienity i po prostu wibrujący z muzyką, zupełnie nie zwracający uwagi na nagą artystkę na scenie. Tak, dobrze. Okej. Okay. Pa! Pa!